Vitam, vitam! Challenge festival is up, and we have brand new bard Salimine. I need to admit that I love her graphic design, and she reminds me a bit uh, Taylor Momsen from the Pretty Reckless. Let's see if she also rocks. Selimine is Ice Faction ranger. If you give her emblems, she will have chance to bypass defensive buffs. She's a part of Bard family, and Bard family supports other families and realms. Solo heroes get 5% mana generation. Team members are solo heroes if they have no family or realm member in the team. That's one of my favorite families. Mana generation is super important in both attack and defense, so that's an amazing bonus. Important note. If you put on your team two exactly same heroes, for example, double costume Panther, they will still count as solo heroes. She also has passive, reduces the effect of status elements affecting attack by 50%. The effect applies to this character and all its allies in the battle. That's a nice one. We have more and more heroes that can reduce attack, so as long as you have Selimine on your team, Effect will be 50% weaker. So if Narcisa will throw minus 34% attack on your team, you will have half. So only minus 17% attack. Fantastic passive because it works on all allies. She has 891 on attack, 859 on defense, and 1606 on HP. Those stats are amazing. She's an offensive hero so if you want to give her emblems you should go full attack and prioritize defense over hp but meta is slowly shifting so to flat passive damage so remember that one day hp might be more important than defense. Anyway, fully maxed with attack and defense build, she will have 1236 on attack 1126 on defense and 2112 on HP and she will start each battle with plus 20% more attack for 6 turns. Mana speed is average, so she needs 10 tiles to go off. Of course it's super important to speed her up to 9, so if you don't have strong troops, you might need mana perk on talent 3. And now crazy part. With magic troop maxed and barred bonus, she'll be ready with 8. This is insane. Her Moonlight Sonata deals 400% damage to the target and nearby enemies. The target and nearby enemies can't get their status elements cleansed from special skills for 3 turns. The target and nearby enemies get minus 44% defense for 3 turns. Let's break it down. Deals 400% damage to the target and nearby enemies. Okay, hits three equally, that's great. 400% damage with her super high attack stat is insane. In blue, we have Milena on second charge with 420%, Milady the Winter with 385% at slow speed. Okay, they hit all, but 400% damage at super high attack stat makes Selimine best damage dealer on th three targets, of course, in Ice Faction. And I think she has second best hit in game. The target and nearby enemies can't get their status element cleansed from special skills for three turns. Okay, another fantastic effect, but it says from special skills. So looks like Circos and Abyss family can still cleanse with their passives same with minions from M&M. But that's only one effect at a time. So yeah, fantastic skill. And the target and nearby enemies get minus 44% defense for 3 turns. Defense down was always one of the strongest and most versatile element. Minus 44% is really good. Three turns at average speed is just okay. Is Salimin good? She's amazing, insane stats, fantastic family, great passive, and crazy skill with highest damage to three targets in the ice faction, and two great debuffs. Bards are pioneers with new mechanics. We have only two heroes that blocks clans, and both are bards. Maybe in the future we'll see this effect on other heroes, but right now Selimine is kinda unique. Some may say that average mana is not meta speed. Yeah, say this about heroes like Aramis, Hurricane, or Queen Guo Wang. Average speed is acceptable, and Bard family is amazing. S Skill makes Salimine great hero in both attack and defense. Let's be honest double selimine or selimine paired with frida or costume per perseus is able to take down side on titans she's great super high attack stat and minus 44% defense of course we have 3 ice heroes with better defense debuff but she's solid option on challenge events and towers she's great best hit 3 ice hero with high tile damage and defense debuff. On top of that, on both challenge festivals, she has plus 20% attack bonus. On bloody battles, speed matters. Average speed is still acceptable, her family bonus and passive is really nice there, and of course, fantastic skill. Really nice option there. On buff booster, same story. On top of that, with few buffs active, she can demolish enemies. And remember that if you're not using status block, you won't be able to cleanse. On rush, she'll be ready with 6 stars. That's sick. Super high damage on 3 enemies, so it's easy to pair her with other blue heroes and take down side after two matches. And if enemies will survive somehow, they won't be able to cleanse. So she can be paired with skill control heroes. Overall, Selimine is fantastic. Great stats and family, good passive, heavy damage, good defense down, and unique cleanse block. Average speed, so you need nine tiles. I know that some guys are using only fast heroes on attack, but let's be honest. Average mana. Is not the end of the world. I'm happy that those new super strong hit three heroes are average. This give us some time to play against them, but with strong troops and Bard bonus, they need only eight tiles. That's fast speed. Add Hippo or Mionni, and you'll go down to six point three tiles. So, this is big balance question is is selimine broken yes a little bit because of bard bonus and the fact that she can be ready with eight tiles this is crazy she's definitely worth scopes emblems and ethers even alphas So, let me know what you think about her. If you like this video, please hit like button. If you don't want to miss future reviews and test drives, remember to subscribe. Good luck with your summons and see you next time. Witam w polskiej wersji. Powrócił festiwal wyzwań i dostaliśmy nowego barda. Jest to Selimin albo jak to woli Selimena. Muszę przyznać, że bardzo podoba mi się jej projekt graficzny. Przypomina mi troszkę Taylor Momsen z The Pretty Reckless, więc zobaczmy, czy też daje czadu. Celimena jest strażnikiem lasu frakcji Lodu. Jeśli dacie jej talenty, będzie miała szansę przebić podbicia obronne. Jest częścią rodziny bardów, a rodzina bardów wspiera inne rodziny i królestwa. Bohaterowie solowi zyskują plus 5% regeneracji many. Członków drużyny uznaje się za bohaterów solowych, jeśli w drużynie nie ma nikogo z ich ro rodziny lub królestwa. No okay. jedna z moich ulubionych rodzin. Regeneracja many jest niesamowicie ważna, zarówno w ataku, jak i w obronie, więc to jest fantastyczny bonus. I teraz ważna uwaga, jeśli wrzucicie do drużyny dwie dokładnie takie same postacie, dla przykładu dwie kostiumowe pantery, to nadal liczą się jako solowa postać. Ma również umiejętność pasywną. Zmniejsza efekt dolegliwości ze statusów wpływających na atak o 50%. Efekt dotyczy tej postaci i wszystkich jej sojuszników w bitwie. OK, kolejny bardzo dobry efekt. Mamy coraz więcej postaci obniżających atak, więc tak długo jak macie celimene w swojej drużynie, Efekt nakładany na Was będzie 50% słabszy. Więc jeśli narcyzja rzuci na Was minus 34% do ataku, dostaniecie tylko połowę tego, czyli minus 17%. Fantastyczna pasywka, ponieważ działa na wszystkich sojuszników. Celimena ma 891 ataku, 859 obrony i 1606 punktów życia. Te statystyki są imponujące. Jest ofensywną postacią, więc jeśli chcecie dać jej talenty, powinniście iść ścieżką ataku, a następnie wybierać obronę przed punktami życia. Natomiast meta powoli kieruje się w stronę tych pasywnych obrażeń, tych płaskich obrażeń, więc pamiętajcie, że pewnego dnia może być tak, że punkty życia będą ważniejsze niż obrona. Natomiast póki co budowałbym ją w atak i obronę. W pełni zrobiona będzie miała 1236 ataku, 1126 obrony. I 2112 punktów życia. I będzie oczywiście zaczynała każdą walkę mając plus 20% więcej ataku przez 6 tury. szaleństwo. Szybkość many jest średnia, więc potrzebuje 10 klocków, żeby się odpalić. Oczywiście jest niesamowicie ważne, żeby ją przyspieszyć przynajmniej do 9, więc jeśli nie macie silnych oddziałów, to możliwe, że będziecie potrzebować talent many w drzewku talentów. Natomiast z. W pełni zrobionym oddziałem magicznym, i z racji tego, że daje bonus barda, będzie się odpalała po ośmiu klockach i to jest jakiś kosmos. Jej sonata księżycowa zadaje 400% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. Dolegliwości ze statusu celu i pobliskich przeciwników nie mogą zostać oczyszczane umiejętnościami specjalnymi przez trzy tury. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 44% do obrony przez trzy tury. Rozbijmy to na mniejsze. Zadaje 400% obrażeń celowi i pobliskim wrogom. OK, bije trzech z tą samą mocą. Super. 400% obrażeń z jej bardzo wysokim współczynnikiem ataku zadaje ogromne obrażenia. W niebieskim mamy na przykład na drugim ładunku Milenę zadającą 420%. Panią Zimę zadającą 385%, ale też na wolnej manie. OK. I Milena, i Milady biją wszystkich. Natomiast tu mamy 400% obrażeń z bardzo wysokim współczynnikiem ataku i to sprawia, że Celimena jest najlepszą postacią lodu bijącą trzech przeciwników. I jeśli się nie mylę, to drugą najsilniej bijącą w grze. Dolegliwości ze statusu celu i pobliskich przeciwników nie mogą zostać oczyszczone umiejętnościami. Ok, kolejny fantastyczny efekt. Natomiast mówi: Umiejętnościami specjalnymi. Więc wygląda na to, że rodzina cyrku i łowców z podziemia są w stanie się nadal czyścić swoimi pasywkami, i ta sama historia z pomocnikami Miriam, którzy są w stanie przerzucać negatywne efekty. Natomiast zarówno to czyszczenie, jak i przerzucanie efektów to jest jeden efekt w jednym czasie. Więc zdecydowanie ta umiejętność celimeny jest fantastyczna. Cel i pobliscy wrogowie otrzymują minus 44% do obrony przez trzy tury. Obniżenie obrony było zawsze jednym z najsilniejszych i najbardziej uniwersalnych um, efektów. Minus 44% to dobry wynik. 3 tury przy średniej manie to jest po prostu ok. Czy Celimena jest dobra? Jest rewelacyjna. Przegięte statystyki. Fantastyczna rodzina. Świetna pasywka. I kosmiczna umiejętność specjalna z największymi obrażeniami na trzech przeciwników we frakcji lodu i dwoma świetnymi osłabieniami. Rodzina bardów jest pewnego rodzaju pionierami, jeśli chodzi o nowe mechaniki. Mamy w tym momencie tylko dwóch bohaterów, którzy blokują możliwość czyszczenia statusów, i obie te postacie są bardami. Może w przyszłości zobaczymy te efekty u innych rodzin. Natomiast w tym momencie celimena jest nieco unikatowa. Niektórzy mogą powiedzieć, że średnia mana to nie jest mana z mety? Jasne. Powiedzcie to o takich postaciach jak Aramis, Hur Huragan czy Królowa guo Średnia mana jest do zaakceptowania, a bonus bardów. I jej fantastyczna umiejętność specjalna sprawia, że Celimena jest świetnym bohaterem zarówno w ataku, jak i w obronie. Bądźmy szczerzy, dwie Celimeny, albo Celimena sparowana z Fridą czy kostiumowym Perseuszem, jest w stanie zdjąć dowolną stronę. Na Tytanach jest świetna. Bardzo wysoka statystyka ataku i minus 44%. Do obrony. Oczywiście mamy trzech bohaterów lodu, którzy mocniej obniżają obronę, natomiast nadal celimena jest dobrą opcją. Na wydarzeniach i wieżach jest świetna. Najlepsza niebieska postać, bijąca trzech, wysokie obrażenia z klocków i obniżenie obrony. Dodatkowo na obu festiwalach ma bonus plus 20% ataku. Na krwawych jatkach szybkość ma znaczenie, średnia mana jest do zaakceptowania, jej bonus rodziny i pasywka są tam bardzo dobre. I oczywiście rewelacyjna umiejętność specjalna. Zdecydowanie dobra opcja. Na podbitych ulepszeniach dokładnie ta sama historia. Dodatkowo pamiętajcie, że z modyfikatorem turniejowym no ona jest w stanie niszczyć po prostu przeciwników. Um, i pamiętajcie, że jeśli walczycie przeciwko niej i nie używacie blokady statusu, to nie będziecie mogli się z niczego oczyścić. I na szturmie będzie gotowa po sześciu klockach, to jest chore. Bardzo wysokie obrażenia na trzech przeciwnikach, więc łatwo ją sparować z innymi niebieskimi, żeby zdejmować stronę po dwóch łączeniach. A jeśli przeciwnik jakimś cudem przeżyje... Nie będzie w stanie się oczyścić, więc można ją spokojnie też parować z postaciami blokującymi, blokującymi umiejętności specjalne. Podsumowując, Celimena jest fantastyczna. Świetne statystyki, rodzina, bardzo dobra pasywka, ogromne obrażenia, dobre obniżenie obrony i unikatowa blokada czyszczenia. Średnia mana. Więc w wielu przypadkach będziecie potrzebować tych dziewięciu klocków. Wiem, że niektórzy gracze, szczególnie w ataku, lubią używać tylko szybkiej many na siedem klocków. Natomiast bądźmy szczerzy, średnia mana to nie jest koniec świata. Cieszę się, że te nowe postacie, te bardzo silne postacie bijące trzech przeciwników są wprowadzane nie z szybką, a ze średnią maną, to daje nam trochę więcej czasu, żeby przeciwko nim pograć. Natomiast jeśli ktoś ma zmaksowane oddziały i dodamy do tego bonus barda, który daje celimena, takie postacie potrzebują zaledwie 8 klocków, żeby się odpalić, a 8 klocków to jest szybka mana. Dodajmy do tego hipcia czy miojni i zejdziemy do 6,3 klocka, więc nawet w obronie taka postać jest w stanie odpalać się co chwila. Więc gdzie jest ten wielki balans? Czy Celimena jest zepsuta? Odrobinkę. Może gdyby nie była z rodziny Bardów, to bym tak nie uważał, ale fakt, że sama sobie też daje ten bonus, i fakt, że odpala się po 8 klockach, to jest przeginka. Zdecydowanie jest warta teleskopów, talentów i kamieni limitu. Nawet alfa. Dajcie znać, co o niej myślicie. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych recenzji czy testów, pamiętajcie subskrybować kanał. Powodzenia w Waszych przyzwaniach, trzymajcie się. Do zobaczenia.